Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Renata Planszy. No i dzisiaj będziemy, jak widzieliście, opowiadać troszeczkę na temat wyników plebiscytu, który organizuje Board Time, serwis Board Time i Krzysztof Pilch, czyli planszowe Grand Prix. Tak, i chcielibyśmy zacząć od powiedzenia bardzo gorącego dziękujemy. Tak, dzięki za głosy w kategorii najlepszy podcast. Miło nam, że wygraliśmy. Bardzo dziękujemy. No i gratulujemy wszystkim nagrodzonym we wszystkich kategoriach planszowo-mediowych i tak dalej. Tych nie będziemy omawiać. Są pewne zaskoczenia na pewno. Mm-hmm. Zaskoczenie na przykład jest podcast. Wygraliśmy podcast. Ale mówię, gratulujemy wszystkim bardzo serdecznie. Wszystkim nominowanym i wszystkim, którzy wygrali, bo na pewno miło jest być docenionym i na pewno miło też znaleźć się w gronie tych 10 najlepszych, akurat w naszej kategorii. 9. W kategorii naszej jest lipa, ale na przykład jak ktoś tam jest, nie wiem, 10 wideoblogów, 10 serwisów i tak dalej, na pewno jest miło być wśród tych i być dostrzeżonym, także fajnie, że głosujecie. W tym roku chyba było troszeczkę więcej osób niż w zeszłym roku? Tak, ponad 6 tysięcy osób. 6 tysięcy głosów. Głosów, bo tam ja zakładam, że mógłbyś, nie wiem, założyć kilkanaście fake kont i po prostu to zrobić. Nie, wchodźmy w teorie spiskowe. Nie, ja to nie teoria spiskowa, chodzi mi, że 6 tysięcy głosów było. To nie wiadomo, czy są to osoby, natomiast no, było ich więcej niż w roku ubiegłym. Okej, to pogadamy sobie trochę o tym, co wygrało i jak my na to patrzymy, a my to... Czuniek? No i Windziarz. I tak jeszcze mi się teraz przypomniało, że to jest dobry moment na to, żeby wspomnieć, dlaczego wcześniej nie mówiliśmy o Grand Prix. To znaczy, ja wiem dlaczego, ale to jest takie pytanie retoryczne. Dlaczego przed głosowaniem nie było u nas nic w materiałach o tej inicjatywie? Co znaczy w materiałach? No, że nie nagraliśmy żadnego odcinka o tym, żeby rozreklamować ten plebiscyt i tak dalej. Co to się stało? Dlaczego? No to wszyscy dookoła to robili, a my jakoś tak się zaparliśmy, że odnoszę wrażenie, że było nam głupio namawiać do głosowania w plebiscycie, w którym jesteśmy uczestnikiem. Znaczy ja uważam, że jeżeli jesteśmy uczestnikami, jesteśmy jedną z kategorii, to nie wiem, no nie wiem, ja mam tak... Kurczę, chcecie nas zagłosować? Super. Tyle, no. Poza tym powiem ci też tak. Nie masz takiego poczucia, że wszyscy, masz w pewnym momencie tak, jak obserwujesz wszystkie te kanały duże, małe, średnie, że o Grand Prix było bardzo głośno? Też odniosłem takie wrażenie. Także to jest nasza decyzja po prostu i koniec, i koniec. My jesteśmy bardzo mało pod tym kątem medialni, zakładam. Po prostu nie chciałem, żeby Krzysztof się na nas złościł, że go olewamy. Nie, nie olewamy, ale no nie wiem, to tak jak zastanawia mnie, wiesz, taka... mnie to tak zastanawia, jak planszowe Grand Prix ma patronat medialny, coś takiego. Mm-hmm. No i jest, masz patronat medialny nad czymś, w czym jesteś nominowany. Trochę mm-hmm. to dziwne, no. Z mojej perspektywy. Dlatego my tak... Znaczy, nie mamy nic przeciwko, jeśli ktoś tak robi, tylko my czuliśmy się z tym troszeczkę niezręcznie. No my, jakby, ja mówię, no my, tak, ja mówię o nas, a nie o tym, kto... Decyzje innych serwisów, innych blogów, podcastów i tak dalej, to są decyzje właśnie tych osób. No i my szanujemy je, ale też prosimy szanować naszą, tak? Mhm. Że my tak to robimy. Okej, rozdano trochę tych nagród, to znaczy nagród. No przyznano tymi głosami, wyróżniono kilkanaście, kilkadziesiąt nawet gier. No i chcieliśmy o nich sobie trochę opowiedzieć i w sumie nie wiem, czy będziemy oceniać, czy nie będziemy oceniać. Krótko powiemy, czy fajnie, że to zostało wybrane, czy nie fajnie i już, nie? Tak, i stwierdzimy i podzielimy się tym, co według nas mogłoby otrzymać nasz głos lub otrzymał nasz głos. Okej, okay, dobra. Zaczniemy od oprawy graficznej, idąc jakby od dołu, czyli będziemy od tej kategorii graficzna. Na samym końcu dojdziemy do gry roku. Najlepszą oprawę graficzną wygrało Bitoku od wydawnictwa Devil Games w Polsce Portal Games. Drugie miejsce Nemesis Lockdown, Awaken Realms w Polsce Rebel i Flamecraft. Sorry, nie pamiętam, jak się nazywa oryginalny wydawca. I Lucky Duck Games. Polska. Mhm. No dobra, graliśmy niedawno w Bitoku. I po zagraniu w tę grę stwierdziłem, że okładka jest bardzo ładna, komponenty są bardzo ładne, ale muszę pójść do okulisty i przebadać sobie wzrok od nowa. Tak, znaczy powiem tak. Kurczę, spójne to jest, bardzo to jest spójne. I wszelkie komponenty, karty są bardzo ładne. Ta plansza, jak się rozłoży, no robi to wrażenie.
Natomiast... Ja bym powiedział, że bardziej niż robi wrażenie, to przytłacza i nie ale w właśnie... moim odczuciu to nie było całkiem pozytywne przytłoczenie. Okej, dla mnie to jest, robi to wrażenie, dlatego że jest tam feria barw, są... Jak się przyjrzysz tym detalom, tam ten strumyk, który tam sobie płynie, te kładeczki, te tory, po których się chodzi z tymi tory i tak dalej, to jest, widać, że tam to, jest na to pomysł. Mhm. Zgodzę się z tobą, że nie ułatwia to grania w tę grę i jest trochę przytłaczające. Natomiast no ciężko tutaj powiedzieć, że artysta, który stoi za Bitoku, czyli pan Wals albo pani Ewals, miał na to pomysł, bo miał na to pomysł. Mhm. Tylko, że to jest ten problem, o którym często zastanawiam, na ile gra ma być ładna, a na ile czytelna i na ile trzeba to pośrodkować. Wydaje mi się, że wygląd tej gry wprost wynika z tego, jak ta gra jest zaprojektowana i ile ma elementów różnych, które się przenikają na różne sposoby, i jeśli miałbym patrzeć na to w ten sposób, to wydaje mi się, że ta gra wygląda najlepiej, jak może taka nadziubdziana gra wyglądać. Nadziubdziana, dobre słowo. No. Strasznie dużo tam jest tych rzeczy. No. Aczkolwiek nigdy w życiu nie pomyślałbym, widząc więcej niż okładkę, że to jest najładniejsza gra w tym roku. Ja pewnie też nie wybrałbym Bitoku jako najładniejszą. I tutaj znowu pytanie, wiesz, jakby co ludzie wybierali, bo tu często można powiedzieć, na przykład, nie wiem, są powalające okładki, są genialne okładki, a już na przykład niektóre elementy w środku nie są takie fajne. Więc nie wiem, czy Bitoku jest najładniejszy, najlepszą, ma najlepszą oprawę graficzną. Może na pewno to... jest ona ciekawa, muszę przyznać. Może to jest pokłosie wrzucenia na Netflixa całej biblioteki filmów Studia Ghibli. Bo to jest księżniczka Mononoke pełną gębą. Nie wiem. Mamy tam jeszcze Nemesis Lockdown. Tutaj pod tym względem muszę przyznać, że nie wiem, czy pamiętasz pewnie, ja pamiętam jeszcze pierwszą okładkę, którą kiedyś tam, jeszcze w FGH, czyli Fabryka Gier Historycznych chciała to robić. Nie, Lion Games. Lion Games, przepraszam. Potem pamiętam, jak Rebel to sobie wziął i taki miał statek kosmiczny. I pamiętam, jak Nemesis zostało przygotowane, ta pierwsza wersja Nemesisa została przygotowana przez Awakened Realms. No w Awakened Realms pracują specjaliści od tego, zresztą tam jest tych nazwisk bardzo dużo, Dzikowski, Sosowicz, Jędraszek, Labak, Orlański, Page, więc muszę przyznać, że jest tych osób stojących za studio graficzne Awakened Realms multum, no i oni potrafią robić gry, i to nie chodzi tylko nawet o Nemesis, o wszystkie inne gry, one są artystycznie bardzo dobre w większości, nie? To znowu nie wiem, czy jak z czytelnością. Akurat Nemesis jest i klimatycznie, i czytelnie chyba trochę wyżej stoi niż Bitoku w moim rankingu prywatnym. No i kurczę, no jest to bardzo ładna gra. Rebel zrobił genialny też ten mural. No robiło to ogromne wrażenie. Szkoda, że tak krótko wisiał. No bo to drogie, się okazuje, jest jak to wisi w Gdańsku, w dosyć takim dobrym miejscu. Czy to jest dobre, to gdańszczanie musieliby się wypowiedzieć, więc Nemesis jest bardzo fajny. Flamecraft natomiast muszę tutaj przyznać, że jak oglądałem sobie kampanię, to stwierdziłem, kurde, moje dzieci będą to od razu chciały grać. Na zasadzie... Ja wyglądam Flamecrafta, jestem zauroczony i poczułem się tak słodko, że jakbym się skaleczył, to by wata cukrowa wyleciała. Trochę Disneyowo, nie? Całkowicie. Trochę i tam ja jestem wyglądem tej gry, nie grą, ale wyglądem tej gry jestem całkowicie zauroczony. Tak, byś trochę wyżej postawił, znaczy w tej trójce. Ja z tej trójki głosy oddałbym i oddałem na Nemesisa i na Flamecrafta, okay. A to były głosy równoważne, więc nie muszę się nad tym zastanawiać. Mm-hmm. I do tej trójki dodałem grę, która w dziesiątce w ogóle się nie znalazła, czyli Radlands. A Radlands mi się też bardzo podoba. Tak, bo to jest... Zresztą mówiliśmy to ostatnio w recenzji. Tak, to jest projekt graficzny, którego w tej dziesiątce mi zabrakło tutaj. No ja tutaj z tej dziesiątki jeszcze bym bardzo mocno wyróżnił parki, bo parki mają przepiękne karty parków i naprawdę w ogóle bardzo podobał mi się ten pomysł. Nie wiem, czy jesteście na Board Game Community, chyba na Facebooku jest taka grupa, jak jeden z gości robił wycieczki po całych Stanach i starał się odwzorować te zdjęcia. Te obrazki z parków i muszę przyznać, że było to niesamowicie fajnie zrobione, że naprawdę gościu trzymał kartę, robił zdjęcie i widziałeś to, co tam jest na tej karcie. Ja od razu by się zachciało pojechać do Stanów i oglądać te wszystkie przepiękne parki, więc muszę powiedzieć, że parki mi się też bardzo podobały, więc na pewno bym to gdzieś tam wyżej usadowił. Jeszcze taka też krótki wtręt. Ja nie głosowałem bodajże na planszowej Grand Prix, więc Ciuniek mówi o swoich głosach, ja natomiast o nich nie będę mówił. Także
No dobra, no ten Bitoku wydaje mi się, że trochę na wyrost. Mhm. Trochę na wyrost i pewnie ja doceniam, ładne, ale chyba to nie jest moim zdaniem najładniejsza gra w tym roku. Dobrze, no to najlepsza gra książkowa. Ta śmieszna kategoria... W której Fox Games ma chyba 8 w ogóle z nominowanych 13, chyba Fox Games miał 9 nominowanych. I tutaj mam problem, bo ja nie posiadam narzędzi, które pozwalałyby mi dyskutować o czymkolwiek w tej kategorii. Bo ostatnią grą książkową, jaką grałem, to był ten Dziennik 27 bodajże od Foxów i później jakoś moje zainteresowania rozjechały się. No wiesz, tutaj masz na przykład tak, Dziennik Księga Rytuałów, to jest wydawnictwo Board & Dice w Polsce, wydawane przez Fox Games. Jest to bardzo specyficzna graficznie gra z zagadkami i powiedziałbym, że graficznie ona nie jest prosta, nie jest łatwa. Mamy Sherlocka Holmesa Mistyczne Śledztwa, czyli Blue Orange, czyli te komiksy dla dzieci. To jest bardzo, bardzo fajne. Potem mamy Serce Lodu, Otherworld Gamebooks. Czworo Przeciw Ciemności, gdzie oprawę graficzną robił... To znam. Oprawę graficzną robił Sławek Bejda, czyli Polska. W ogóle Sławek zrobił oryginalną grafikę, bo podstawce, to było po prostu jakby, wiesz, z różnych tam źródeł ktoś posklejał sobie jakieś, a wpiszę goblin. O, wyszło mi to na internecie, to wrzucam tego goblina. No było to dosyć dziwne. Ja natomiast z tej dziesiątki, która tu jest, ja pewnie wybrałbym świetny komiks paragrafowy, Jeden dzień z życia psa. Jest to zarówno, uważam, że to jest jeden z najlepszych komiksów wizualnie i graficznie i z pomysłem. To jest bardziej komiks niż gra, ale muszę powiedzieć, że jest to przepiękne, super się to, mi to grało i pewnie wybrałbym to z tych, które tutaj się znajdują. I bardzo mi się też podoba wydanie Drakuli, Klątwa Wampira. Nie mam tej książki, ale widziałem, jak ona została wydana przez Muduko. Jest ona też graficznie bardzo fajna. I to jest paragrafówka taką pełną gębą, taką naprawdę dużą, więc... Tutaj nie wiem, czy wybrałbym Dziennik Księga Rytuałów, bo z tej akurat, z tych, które tutaj się znajdują, zdecydowanie wolałbym Jeden dzień z życia psa. No niestety, ja w mojej ignorancji jedyny tytuł, który mówi mi coś więcej, to Czworo Przeciw Ciemności, które wydaje mi się, że jest jak na grę książkową bardziej mechaniczne niż to serpek jednoosobowy, nie? To jest serpek jednoosobowy, w którym sam sobie tworzysz jakby historię, rzucając kostkami, czyli rzucasz kostkami i generujesz i sobie... I budujesz podziemia. To jest genialny jak pomysł. Jak ktoś grał w stareńką grę Eye of the Beholder, albo Ishar, albo w nowsze Legends of Grimrock, to ja sobie wyobrażam, że to jest właśnie taki klimat. To jest bardzo fajna gra książkowa, może nie paragrafowa, tylko gra książkowa, bo to gra RPG, która też, wiem, dostała w Polsce trochę więcej wsparcia niż za granicą, to znaczy były konsultowane z autorem jakieś tam niuanse, które się tam pojawiały, problemy, które były wskazywane na Board Game Geeku, także i ma troszeczkę inny układ niż oryginał, przez co wydaje mi się, że trochę lepiej się czyta niż w języku angielskim. Także jak ktoś lubi tego typu rzeczy, to jest taka nietypowa rozgrywka, to ja też bardzo polecam. Także pewnie te dwie książki postawiłem troszeczkę wyżej. Sherlock Holmes zawsze na propsie. Moje dzieci bardzo lubią. Córka rozwiązuje sobie te zagadki, one są bardzo fajne. Sherlock Holmes ma jeden taki mały problem, że wizualnie wygląda jak dla dzieci, a niestety tam dosyć dużo się dzieje. No, kumor rozpruwacz to nie jest trochę temat dla dzieciaków. Nie? No ale ten. No i tutaj faktycznie trzeba przyznać, że no Fox Games pozamiatał w tej kategorii. Mm-hmm. Nie? Jakby ciężko z nimi konkurować w tej kategorii, za co im serdecznie gratuluję. Fajnie, że jest jakieś wydawnictwo, które się tego mocno trzyma. Najlepsza gra familijna, rodzinna. I tutaj jestem troszeczkę zaskoczony, bo moja trójka absolutnie rozjechała się z pierwszą trójką nagrodzoną przez głosujących. Czyli mamy w pierwszej trójce Dobry Rok, Azula czekoladowego, który według mojej informacji nie różni się wieloma... Wizualnie się różni, a poza tym jest pierwszym Azulem. I Flamecraft, który jest bardzo uroczą do patrzenia. Ja tylko jeszcze tutaj dodam, że jest jeszcze taki coś jak mikro-makro-miejski poker i to naprawdę, jak już mówiłem o tym niejednokrotnie, to nie jest do końca gra rodzinna, szczególnie z młodszymi dziećmi. Aczkolwiek miejski poker ma już oznaczenia. No ma, ale
ale nadal. Niekoniecznie. Zaskakujące na przykład dla mnie tutaj jest też to, że mamy taką grę jak Kubitos, która nie wiem, czy ona jest rodzinna, bo wydaje mi się, że jednak poziom trudności jest dość wysoki w tej grze. Trochę tak, ale Kubitos to był jeden z moich trzech głosów w tej kategorii. O, to coś trafiłeś. Bo testowałem na swojej rodzinie i zawsze podchodziło, mimo że było trochę bardziej skomplikowane niż rzeczy, które zazwyczaj gram w gronie rodzinnym, ale jednak rzucanie garścią kości to jest jednak rzucanie garścią kości i to jest zabawne, przyjemne, fajne i szalone. Bardzo mi się ta gra podoba. No dobra, z zaskoczenia, Wyspa Kotów jest akurat fajną rodzinną, fajnym rodzinnym Polimino. King Domino Prehistoria, wiadomo, King Domino jest to bardzo gra rodzinna. Natomiast ja jestem trochę zaskoczony Dobrym Rokiem, dlatego że myśmy o Dobrym Roku tak w sumie nie wypowiadaliśmy się. Ja tylko krótko powiem, sama gra mi się podoba. Jakby sam pomysł na grę mi się podoba. Nie podoba mi się jej przebieg w postaci... Rzucania kości. Kości mi nie przeszkadzają. Mi przeszkadza tempo tej gry. Mm. Akurat pierwszą grę, jaką grałem, to grałem na 4 osoby i muszę powiedzieć, że no... liczba, znaczy długość czekania na swoją turę w stosunku do grania jest tutaj... Znaczy fajnie by to było tak, że tych kości jest trochę więcej i wszyscy robimy symultanicznie swoją turę, bo tam mogę pewne rzeczy, mogłem pewne rzeczy zaplanować. Ta gra jest piękna. Ta gra jest bardzo przyjemna. Natomiast, kurczę, trwa za długo jak na grę rodzinną, moim zdaniem. Ja grałem w rodzinną grę 2 godziny, to jest trochę... W mojej rodzinie to jest jakieś godziny 20 za długo, nie? Więc jestem trochę zaskoczony, mimo że uważam, że mechanicznie Dobry Rok ma fajne pomysły. Azula kocham całym sercem i podpiszę się pod nim zawsze, ale kurczę, ta gra już dostała nagrody parę lat temu. Nie pamiętam. Nie pamiętam. No ale Mistrz Czekolady wygląda... No, to są właśnie te problemy pod tytułem... Techniczno-organizacyjne. Techniczno-organizacyjne. Flamecraft... Ja nie grałem, ty grałeś chyba, nie? Ja byłem bardzo blisko partii, przy której wszyscy twierdzili, że to jest... Rodzinne losowe. Bardzo rodzinne, bardzo... Bardzo prosto w mordę strzelił, czyli... No to takie rodzinne. Takie rodzinne. No. Czyli do grania rodzinnego jak najbardziej się sprawdza. Ja nie byłem jakoś szczególnie przekonany. Okay. Za to... I tutaj moim drugim głosem w tej kategorii były parki, które są tak samo prosto w mordę strzelił, rodzinno proste. No ale trwają 30-40 minut. Ale trwają krócej. Są piękne. No, parki mam jedyny mankament. Cenę. Tak. Gdyby one nie kosztowały tyle, ile kosztują, no ale to już jest chyba wymysł i wynik pracy amerykańskiego wydawcy. W Stanach ta gra to po prostu nie jest taki koszt jak w Polsce. Ale tak, parki to jest w ogóle jedna z tych mechanizm Tokaido, czyli idę, nie mogę się wrócić. Ja bardzo to lubię. W Tokaido jest to tak na maksa zenowe już tutaj. A tutaj jest fajny twistik polegający na tym, że może ja... Bo technicznie rzecz biorąc, ten mechanizm premiuje chodzenie powoli, a tutaj ten ostatni, jeśli zostanie się samemu na ścieżce... To już jest niedobrze. To koniec. Tak. I jest to sprytne, fajne, przyjemne. Bawi mnie to rozbudowywanie sobie zdolności manierkami, bawi mnie bardzo proste zbieranie zasobów. Podoba mi się w tej grze praktycznie wszystko poza tą nieszczęsną ceną. Zgodzę się z tobą, też pewnie wyżej bym go tam sobie umieścił. A moim trzecim głosem była gra, która się na tej liście nie pojawiła i była to Baśniowa Gospoda, która technicznie rzecz biorąc jest bardzo dobrą grą familijną, jeśli rodzina twoja składa się z dwóch osób. Baśniowa Gospoda jest bardzo dobrą grą familijną, Paolo Mori potrafi w gry, tylko że no też tutaj jest problem, że ona jest dwuosobowa, tak? I zakładam, że być może z tego powodu nie została tutaj nawet wzięta mocno pod uwagę przez, bo te wszystkie inne gry potrafimy grać, nawet Wyspa Tokana to można grać i w kilkadziesiąt osób, więc jak najbardziej rodzinnie, ale tak jak powiedziałeś, w mikrorodzinie można Baśniową Gospodę ten. Także gratulujemy Lucrum Games, dla nas lekkie zaskoczenie, ale kurczę, no to Vox Populi, to Vox Populi, no koniec, tak? Teraz jestem gotów zaryzykować stwierdzenie, że jak ja nie miałem narzędzi do rozmawiania o grze książkowej, to ty nie bardzo będziesz rozmawiał o grze solo. Zupełnie nie gram solo.
I. Natomiast czytałem na przykład zasady do gry Ark Nova, która wygrała w tej kategorii. No i nie widzę nie potrzeby. Nie byłeś pod wrażeniem. Nie widzę potrzeby grania w solo w Ark Nova. Bo wydaje mi się, że. Ja już kiedyś ten temat poruszałem. Ja nie lubię, niespecjalnie lubię gry takie ekonomiczno-punktowe do grania solo, bo nie bawi mnie to, że koniec końców sprawdzam sobie wynik i porównuję z tabelką, albo tak jak tutaj bawię się z jakimś wirtualnym graczem. Ja lubię gry solo zadaniowe, czyli wygrywam, jeśli spełnię jakiś cel, a każdy inny scenariusz to przegrana. Więc dlatego... Małe epickie podziemia. W tej kategorii mój głos otrzymały małe epickie podziemia, które są dla mnie jednym z większych zaskoczeń tego roku i w prawie każdym składzie osobowym mniejszym niż 3 osoby mi się ta gra bardzo podoba. A Wojna Nemo, bo grałeś w nią? Wojna Nemo grałem i to był drugi mój głos w tej kategorii i Wojna Nemo podobałaby mi się bardzo, 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 bardzo. Gdyby nie to, że na końcu grasz grę przygodową, a na końcu, na samym końcu rozgrywki wyskakuje ci z ostatniej strony instrukcji. Ha, teraz sprawdź, ile zdobyłeś punktów i porównaj z tabelką. I to mnie trochę zmierziło. Bo technicznie rzecz biorąc, ta gra polega na tym, że grasz takiego niby pandemika, w którym zamiast chorób na planszy co rundę pojawiają się statki. I co rundę dobierasz kartę, która ci mówi, dzieje się coś złego, zrób test. I tak naprawdę twoim celem gry jest przejść przez całą tę talię. Nie przegrać, dopóki talia się nie skończy. Okay. I to jest fajne. Czyli przeżyć tak jakby. Czyli przeżyć do końca talii. I to jest fajne. A na końcu to liczenie punktów to mnie już trochę nie bawi. Ale na tym liczeniu punktów rozbija się regrywalność tej gry, bo masz przynajmniej w pudełku podstawowym, jeśli dobrze pamiętam, 4 scenariusze, które zmieniają ci przeliczniki. Czyli na przykład, jeśli grasz na eksplorację, to odkrycia na planszy będą ci lepiej punktowały i pewne warunki końca gry i przegranej się zmieniają. Czyli na przykład, jak grasz na badania, to musisz zniszczyć mniej statków, bo za każdym razem, jak niszczysz statki, to ten tak infamy twoje się, legenda twoja na świecie rośnie i jeśli ona urośnie za dużo, no to po prostu mocarstwa światowe wysyłają flotę i cię łapią i zatapiają, więc musisz jednocześnie zdejmować statki przeciwnika z planszy, ale robić to w taki sposób, żeby nie odkryć się za bardzo. I dla każdego scenariusza ten poziom, jak dużo statków możesz zniszczyć, jest inny. Podobało mi się, ale koniec końców było to dla mnie trochę rozczarowanie. No tak, ale tak stricte jak patrzymy na to, to jest jedyna gra, która de facto była skonstruowana do grania solo z tych, które tu są, oprócz LogiQuesta wsiąść do pociągu z Manatoru. I rozgrywka w małe epickie podziemia nie różni się ale, niczym. Tak, ale chodzi mi, że ona jest stricte, nie? Bo powiem ci, dlaczego mnie tutaj zaskoczyło to, bo mówiliśmy o grach książkowych, a to właśnie te są przede wszystkim skierowane do jednej osoby. I tutaj ich nie ma. Nie ma też, co mnie zaskoczyło, bo jest tutaj LogiQuest wsiąść do pociągu. Nie ma smartów, które są też przede wszystkim grami jednoosobowymi. Więc, znaczy powiem tak, Ark Nova to mnie tu mega zaskoczyła. Na zasadzie zastanawiam się, na ile... Ark Nova jest jak Gloomhaven w roku swojego wydania. Ja właśnie zastanawiam się, na ile to jest tak, że ludzie lubią tę grę, więc w sumie ciśniemy ją w każdej kategorii, bo można ją cisnąć w każdej kategorii, nie? No, a przy okazji, jak ktoś lubi ekonomiczne liczenie punktów solo w stylu Terraformacji Marsa, to wierzę, że bardzo dobrze bawi się przy Ark Nowie, więc to nie jest tak, że my disujemy konkretnie Ark Nowe jako ja zastanawiam się po prostu, solo. Dlaczego on jest tak wysoko, nie? Bo wydaje mi się, że to po prostu... A trzecią grę, jaką ty wybrałeś? Nie wybrałem. Okej, tylko dwie, dobra. Tylko dwie w tej kategorii. No dobra. Najlepsza gra imprezowa. O, i tutaj był problem. Czemu? Bo po prostu... Albo to ja, albo to gry w tej kategorii. Nie, znaczy, ani nie czułem, żeby te gry były wyjątkowo imprezowe, ani nie czułem, że ja chcę grać w gry na imprezie. I tutaj znowu się rozjechały. No pierwsze miejsce eksplodujące kotki, jest to gra imprezowa. Jest. I gdybym w nią zagrał, to być może oddałbym na głos. Bo grałeś? Jak... Nie grałeś? Grałem w podstawowe. Nie, okay. W tę wersję nie grałem. Grałem w podstawowe eksplodujące kotki i jak na bardzo głupią grę karcianą, to była ona zaskakująco niegłupia, jak na to, jak głupia była.
No ja ci powiem tak, kartografia i Herosi, nie widzę za bardzo tej imprezy. Tak. Natomiast bardzo lubię kartografów, więc fajnie, że zostali nagrodzeni. Zastanawiam się tylko właśnie, to już na przykład właśnie już bym poszedł w kierunku, no nie wiem, jakoś taki zaskakujący jest to wysoki. Jakbym miał już się złamać, to pewnie poszedłbym w stronę tych nieszczęsnych wystrzałowych katapult z trzeciego miejsca za samą bezczelność pomysłu. Wystrzałowe katapulty uważam to jest świetna... To nie jest do końca gra, ale to jest mega dobra zabawka. Ja pamiętam, jak kupiłem na SN swoją kopię. Moje dzieciaki rozłożyły to, strzelania było co niemiara. I mam wrażenie, że przynajmniej jak na przykład byłem na kilku konwentach, na których wystrzałowe katapulty były rozłożone, to po prostu tam zawsze żali się koło dzieciaków, które strzelają. Wojownicy Podziemi to jest gra imprezowa, ale to też gra, która dostała drugą edycję. Ona jest owszem poprawiona i ma tam dużo więcej jakby rzeczy niż miała, ale to też jest gra imprezowa. I też powiem tak, i gdyby że... gdyby mi się podobała, to pewnie dostałabym. Ale na przykład ostatnio ja grałem to z dzieciakami i kurczę, muszę przyznać, że moje dzieci były zachwycone, nie? Mm-hmm. Rzucaniem z nosa, z łokcia, no to jest ten, a poza tym ponownie pochwalę bardzo Łukasza Gralaka, który jest tam tłumaczem w Lucrum Games, bo on po prostu potrafi świetnie tłumaczyć gry i tam jest jest kupę dobrych żartów, nie? Mm-hmm. Nawet na dwa razy, nie na raz. Słowołaki, świetnie się bawiłem przy tej grze. To jest... Słowołaki to jest Where Words, czyli mm-hmm. to jest takie coś, gdzie jedna z osób zna słowo, jedna z osób sabotuje drużynę i zadajmy pytania szybko, żeby mm-hmm. dojść, co to jest. I bardzo mi się podoba właśnie, jak sabotażysta musi tam trochę udawać, grać. Graliśmy na planszówkach na festiwalu Gramy, ale planszówki. Czekaj, bo ja w tę grę nie zagrałem w końcu, ale była kiedyś taka czerwono-czarna gra Insider. No to była, było 20 pytań z sabotażystą. To jest coś podobnego. Nie, to znaczy to jest tak, że na przykład, nie wiem, masz słowo beton i ty jesteś graczem i nie mówisz, tylko zadaję pytania. Na przykład, czy możesz to znaleźć u siebie w domu? I odpowiadasz tak, albo nie, albo nie wiem. No i część osób chce zgadnąć to, ale jest gościu, który zadaje pytania, które mają, wiesz, jakby rozbić to. Bardzo mi się to podobało. Zagraliśmy sobie świetną partię tam z Gambitem. Było to bardzo fajne. I dlaczego o tym mówię? Bo szóste miejsce to Wilkołaki, Pełnia Księżyca i to jest po prostu bardzo podobna mechanika. To jest ta nowa wersja Wilkołaków. Ja lubię Wilkołaków, ale uważam, że ta wersja Ravensburgerowa z tymi dodatkowymi postaciami mhm. jest trochę za mocno rozbudowana. Mhm. Człowiek już nie klei, co on wie, co nie wie i tak dalej. Tam się za dużo rzeczy dzieje. Potem są Ryzykanci, którzy mnie zaskakują i Oriflame Pożoga, ponieważ to nie są gry imprezowe moim zdaniem. Ciężko nazwać to grą imprezową. Ale ciężko też przypiąć do jakiejkolwiek innej kategorii. Ale ciężko nazwać to grą imprezową. Rozbrykane jednorożce, które są, kurczę, zaskakująco dobrą grą w obstawianie i tam trzeba dużo pokminić. A też bym nie nazwał tego imprezową, mimo swojego śmiesznego i rozbrykanego wyglądu. No i chipsy, nie wiem czy grałeś, ale chipsy są bardzo fajne. Czytałem instrukcję. Są jak na imprezówkę są bardzo fajne. Także... ja nie wiem, ja pewnie z imprezówek to ja wolę, wiesz, jakieś takie coś, co jest totalnie głupie, więc zakładam, że eksplodujące kotki, od razu mówię, też nie grałem akurat w tę wersję, graliśmy razem przecież w tą pierwszą. I bez wstydu, grając w tę poprzednią, mogłbym na nią oddać głos w tej kategorii. Ciężko stwierdzić. Dobra, a na kogo głosowałeś? Nie głosowałeś w tej kategorii? Tutaj w notatki, niech spojrzę w notatki, mam taki duży znak zapytania. Okej. Najlepsza gra polskiego autora. Najlepsza gra polskiego autora, mój wybór pokrywa się z wyborem Vox Populi i jest to Nemesis Lockdown. Mhm. Adam umie robić gry, tak? Adam umie robić Nemesis. Umie iterować gry. Okej. Okay. No dobrze, druga jest Łąka z biegiem strumienia, czyli dodatek do Łąki. Jest w tytule. No i co, no nie wiem czy grałeś, jest bardzo... W dodatek nie grałem. Wprowadza nową mechanikę i ciekawie wprowadza tą mechanikę. Mhm. Jest to duża zmiana w stosunku do Łąki. Jak komuś ta podstawowa wersja Łąki może była dla niej za mało, tam jest mechanik czy czegoś, to z biegiem strumienia wprowadza taki lekki wyścig, więcej decyzji, nowy typ kart. Bardzo to dobrze jest jakby zaimplementowane do tej podstawki. Bo to mamy terakotową armię Przemka Fornala i Adama Kwapińskiego. Znowu Adam Kwapiński, grałeś? Nie zagrałem w końcu. Nie udało się, bo zewsząd wszyscy mi mówili, to może w coś innego.
Jakbym sobie kupił, to bym zagrał. Ja się nie będę powiadał, bo niestety tutaj, znaczy niestety, z tą grą byłem praktycznie od początku, bo Przemek do mnie przyjechał kiedyś i pokazał mi ją w fazie takiego wczesnego prototypu, potem ode mnie z domu pojechał do Adama Kwapińskiego, bo Adam mieszka ile tam, z 5 km może stąd, tak? No i powstała ta współpraca i dość mocno byłem przy niej jakby zaangażowany, więc ciężko mi oceniać, nie będę oceniał, czy to jest dobra, czy to jest zła gra. Na pewno powiem tak, to co ja widziałem jako pierwsze, a potem co się z tego stało, to muszę powiedzieć, że zmiany były przeogromne. Ja też chyba dwu czy trzykrotnie testowałem ją gdzieś tam po drodze, przy okazji różnych rzeczy, więc mówię, nie będę się pojadał, nie mam do niej dystansu w żaden sposób. Potem mamy Destinis Morza Piasku i Destinis Mity i Folklore, czyli dodatki do Destinis. Mnie się podstawka Destinis całkiem dobrze mi się w nią grało, ale nie mam takiego czegoś, że... Że potrzebuję więcej. Zupełnie. Ja mam takie, że to skończyłem. Jakby, kurczę, wiesz... To jest efekt Kronik Zbrodni. Albo, przeszedłem, albo kropka. Detektywa. Nie potrzebuję więcej, jakby, nie? I więc nie wiem, czy może Piasku, Mity i Folklore są fajne. Destinis dla mnie jako gracza, nie gracza komputerowego, konsolowego, naprawdę sprawdziły się jako dobre przeniesienie gry komputerowej na planszę. Potem mamy Call of Madness, które ja grałem. Ty nie grałeś? Nie, ominęło mnie zupełnie. Bardzo sympatyczny i dziwny sposób budowania talii, nietypowy. Temat Cthulhu do mnie to tam nie przemawia. Ja jestem anty-Cthulhowy. Natomiast muszę powiedzieć, że Bartek i Szymon... zrobili ciekawe rzeczy z kartami, czyli jak się konstruuje deck, jak się go tam dekonstruuje. Myślę, że warto zobaczyć. No i fajnie, że polscy autorzy też są wydawani poza tym głównym nurtem tych dużych firm. Batman Wszyscy Kłamią grałem. To co, gra książkowa, nie ta kategoria. Nie wiem, grałem. Nie, to bardzo mi się to było dla mnie przeciętne przeżycie. Ani to Batman, ani detektyw. Nie wiem, nie miałem poczucia, że to jest fajne, więc nie powaliło mnie to. Jakub Bedrowicz, Dziki Samogon. Graliśmy, recenzowaliśmy. Wróćmy do naszej recenzji. Bardzo sympatycznie, tylko trochę prosto i mało w tym pudełku. Jestem całkiem mile zaskoczony, że do pierwszej dziesiątki załapał się Eter, który jest całkiem sympatyczną i sprytną grą. Nie grałem w Eter, grałem w jego pierwowzór. Pierwowzór to były czarowierze? Czarowierze i wiem, że chłopaki tam dużo pozmieniali, bo czarowierze były trochę za proste na etapie tego, co tam było. Z tego, co słyszałem, Eter już jest dobrze wydevelopowany i to fajnie działa. Nietypowa grafika też od Smart Flamingo, a więc Dawid Więcek zrobił grafikę. No i na końcu mamy jeszcze Origins, pierwsi budowniczowie. Tutaj też mam takie wrażenie, wiesz, 35 gier w kategorii, to też mi się podoba samo to, że 35, to znaczy, że... Że coś się dzieje. Że coś się dzieje i patrząc nawet po tych 10 grach, które tutaj są, to kurczę, no stajemy się fajną potęgą jakby. Znaczy może nie potęgą, ale stajemy się... Adam Kwapiński staje się fajną potęgą. Nie, stajemy się mocnym jeżeli chodzi, narodem, jeżeli chodzi o robienie dobrych gier, więc super, że tak jest. No i cieszymy się, że nasz Lubelak, czyli Adam, wygrał. No. Mhm. Damy mu jakiegoś złotego cebularza może. Złotego cebularza z tym... Z makiem, z serem. Bo jak ktoś przyjdzie do Lublina, to pamiętajcie, że u nas są cebularze i to takie, jak nie wiem, tam... W każdym rodzaju. Jak obwarzanki krakowskie, to trzeba zjeść cebularze i właśnie jednym z takich, jak ktoś jest taki szalony, to może sobie z serem go kupić. I jak ktoś lubi tłusto, to będzie miał dwa razy bardziej tłusto. No ja tego dla dzieci. Dla dzieci, dobry rok. Kurczę. To nie jest gra dla dzieci, nie? To nie jest gra dla dzieci. No nie jest tak do końca i kurczę, nie wiem. Znaczy zależy, czyje dzieci i w jakim wieku dzieci, ale na moje dzieci... takie archetypiczne dzieci, które mam w głowie, to nie. Moje archetypiczne dzieci. No znasz bardzo dobrze moje dzieci, bo znasz je w sumie od urodzenia i one cię znają od urodzenia. No nie pogralibyśmy w dobry rok z moimi dziećmi, prawda? Natomiast wystrzałe katapulty byśmy jak pograli. Jak najbardziej. W Kot Krywców nie wiem, czy byśmy pograli, bo to też jest trochę wyżej stoi niż takie proste gry. Ale powiedzmy, żebyśmy pograli. Gra w kotka i pyszczek. Działa od 4 roku życia. Grałem z 4-latką, która mnie ograła. Grałeś? Nie grałem. To wystarczyła mi okładka. A Jezu, ale to jest z gier...
z gier, które bazują na wiesz, na jakimś strzelaniu, na czymś takim, wiesz, takiej sprycie, szybkości. Kurde, robi to robotę, naprawdę robi to robotę. I przegrywałem 4-latką, która po prostu przychodziła i cały czas mi nosek, bo tam jest tak, że strzelasz i wybijasz kotkowi zęby, albo nosek. Jak wystrzelisz nosek, to automatycznie dostajesz punkt. A trafić w ten nosek nie jest prosto. Jeszcze go wybić to już w ogóle nie jest. A strzelasz z takiej łapki, nie? Bo to jest taka łapka kocia, która ci trzyma. No jest to genialny powiedzmy, znowu, jak wystrzały katapulty. Bardziej chyba zabawka niż gra, ale robi dobrze. Popraw mnie, jeśli się mylę, ale czy ja nie grałem w Kto to był lata temu? W 95 roku, no. No znaczy no. Nie wiem, to stara gra jest, tak. Ale nowa wersja, bo to Polska. Mhm. Park Savana. Jak dobry rok. Dobry rok. Jeszcze bym jakieś dziecko posadził do tego. To przy Parku Savana. Tylko za karę. Z jakiegoś kółka informatycznego dla sześciolatków, którzy są w ósmej klasie podstawówki, bo są tak genialne. Nie wiem, co tu się wydarzyło, serio. Little Factory? Little Factory tak samo nie. Tak samo nie, to jest trudna gra. W miarę trudna gra. Jest w miarę trudna i jest też w miarę niefajna. Ale w miarę trudna. Sonic i Super Drużyny. Jak ktoś nie grał, grałeś? Nie, w to nie. To jest nie mega mam pojęcia, co to jest. To jest mega dobra gra dla dzieciaków. Wyścigowa, świetna. Park Smoków. To też nie jest do końca gra dla dzieci. Taki ten. No jeden dzień życia psa. O, grałem w Park Smoków, tak. Ale no wygląda jak gra dla dzieci. No wygląda, ale też nie jest taka łatwa. No także tutaj to jestem pełen zaskoczenia, bo okazuje się, że głosujący mają trochę starsze dzieci. Tak. Czyli moja mama nas głosowała. Albo mają wyidealizowany obraz swoich dzieci w głowie. Czyli moje dziecko nie zagra w Sajta, zagra. Zsiew niego, ale zagra. Nie no, mój głos tutaj był na wystrzałowe katapulty. Bo to jest po prostu... Gry planszowe to są przede wszystkim zabawki. I to nieważne, czy gramy w Food Chain Magnata, czy wystrzałowe katapulty. Trzeba się i bawić. To jest zabawka. No. I wystrzałowe katapulty są najbardziej zabawkową grą dla dzieci. No to nie, no to ja bym powiedział, że tak, że tutaj gra w kotka i pyszczek też mogła być wyżej. I także no ten dobry rok mnie zaskoczył, ale Park Savana mnie rozwalił. Przy Park Savana, żeby było jasne, opowiem wam taką krótką historię. Grałem Jaciu, nie Adam i jakiś koleś. Kolesia, nie pamiętam jak się nazywał. Koleś nie był najlepszy, Adam się zawieszał. Czy ten koleś to nie był po prostu brat Adama? Nie. Nie, brat później przyszedł. A, brat później przyszedł, tak, faktycznie. To był jakiś random, który z wami przyszedł prawdopodobnie, ale Adam Kwapiński zawieszał się na liczeniu w tej grze. Mógł to robić losowo, tylko on chciał wygrać. Ja się zawieszałem, Czuniek się zawieszał, kolega się zawieszał, czwarty. Nie wiem, co to było. Znaczy, ja jestem dzieckiem, a moi rodzice są po 70. Nie wiem, czy to ta kategoria, nie? Najlepsza gra z klimatem. Najlepsza gra z klimatem, wydaje mi się, że nieunikniony był wynik tej kategorii i znowu Nemesis Lockdowny. I nawet nie mam zamiaru się szczególnie kłócić. No dobra, ale mamy tutaj tak, Ankh, mamy Ark Nowe, mamy Machinę Arkane, Death Inc., tak. Brzdęk Legacy Acquisition Incorporated, Zapomniane Morza, Małe Epickie Podziemia, Massive Darkness i Elon. I mam tu jedną grę, która mi nie pasuje. Nawet półtorej. Wydaje mi się, że to będzie inna gra niż u mnie, bo mnie najbardziej, wbrew pozorom, nie pasuje Machina Arkana, która stara się być grą klimatyczną, a według mnie zupełnie nie jest, ale są ludzie, którzy będą się bili o to, że jest. Ale pewnie masz wątpliwość ale co do Arkana. Ale staranie się w Machinie Arkanie, którą ty grałeś i ja też grałem, jest na wielu, na bardzo dużo poziomach. I ciężko odebrać tej grze, że nie stara się bardzo. Stara się bardzo. Całymi akapitami tekstu się stara. To teraz pytanie, czy Ark Nowa się stara bardzo. Ark Nowa... Co to za zoo, w którym możesz wygrać nie robiąc zoo de facto? Wydaje mi się, że Ark Nowa ma po prostu ładny klimat na zasadzie takiej jak Wingspan na skrzydłach jest grą z ciekawym klimatem. Czyli on jest... Ciekawy, ładny, przystępny. Ale ja nie czuję... Ja buduję silniczek z kart, a nie specjalnie no czuję, dobrze, ale zo. Z tych dziesiątki to dla mnie Zapomniane Morza robią mega dobry klimat. Zapomniane Morza, pierwszy głos, który oddałem. Nemesis Lockdown robi mega klimat. Nie zmieścił się do mojej trójki. Ankh nie powiedziałbym. Ankh średnio bardzo najeża. Ankh ma fajne figurki, a figurki to nie klimat. To nie klimat. Ankh no, to jest matematyczna łamigłówka. Małe Epickie Podziemia robią klimat. Tak.
Ale w tej samej kategorii jest Massive Darkness 2. Ale ja nie grałem, który, grałeś. Które jest... Ja miałem sytuację, w której w jeden dzień zagrałem Massive Darkness 2 i zagrałem Małe Epickie Podziemia i to jest całkiem niesamowite, bo jest taki mem z The Office, jak Michael Scott pokazuje Pam dwa zdjęcia do porównania i ona mówi, ale to jest to samo zdjęcie. I Małe Epickie Podziemia i Massive Darkness 2 to jest ta sama gra, okay. Tylko jedna z nie mieści się na moim stole i muszę zajmować wyspę kuchenną, a druga mieści mi się do kieszeni. Obie lubię, ale nie będę... Jeśli chodzi o klimat, chętnie zagram w Małe Epickie, ale jeśli chodzi o klimat, to Massive Darkness 2 i niesymetryczni bohaterowie, z których każdy gra własną łamigłówkową minigrę na stole, to dla mnie wygrywa. A moim trzecim głosem był Brzdęk Legacy. Brzdęk Legacy miał za samą stronę tego kontraktu, który w pewnym momencie musimy podpisać i przeczytać drobny druk. Za samo tłumaczenie. Po prostu na serio. Łukasz Gralak z Lucrum Games, no zrobił popis naprawdę. Ja nie wiem, jak to wygląda w oryginale. Jeśli w drobnym druku czytamy, że musi... Nie spoiluj ludziom, co ty tam, nie możesz spoilować. Dobrze, proszę czytać drobny druk. Proszę czytać w ogóle Brzdęka Legacy i proszę w niego grać, bo mam wrażenie, że dużo osób się boi tego Brzdęka Legacy, że już zagrał w to wszystko. Nie zagraliście grając w Brzdęka, nie zagraliście w Brzdęka Legacy i serio zachęcamy was do tego, żeby zagrać, szczególnie jak lubicie klimat, bo na serio wydawnictwo Lucrum zrobiło wszystko oryginalne wydawnictwo też zrobiło wszystko, żeby ten klimat się tam wylewał. Natomiast ja bym tutaj pierwsze miejsce dał Zapomnianym Morzom. No, prychtałem się, śmiałem. Kurczę, no bardzo się dobrze przy tym bawiłem, nie? Tak, zgadzam się. Poczytałem też te polskie rzeczy, no tam pan, jak on, Mortka, tak się nazywa? Mortka, Marcin Mortka. Też zrobił dobrze tej grze. Najlepsza gra dwuosobowa. No to 1/3 pierwszej trójki mi się pokryła z moimi głosami. I nie jest to Splendor pojedynek, na który nie oddałem głosu. Ale podoba ci się. Nie wiem, łamane na raczej nie. Okay. Co było dla mnie większym zaskoczeniem niż się spodziewałem, bo Siedem Cudów... Splendor pojedynek robi ze Splendorem mniej więcej to samo, co Siedem Cudów pojedynek robi z Siedmioma Cudami, czyli... Wcale nie upraszcza tej gry, tylko ją utrudnia, dodając pewien geometryczny aspekt do rozgrywki. Tak jak w Siedmiu Cudach to były te karty ułożone w Madziąga do dobierania w odpowiedniej kolejności, to tutaj mamy te plansze, z której zbieramy sobie żetony. Mamy teoretycznie bardziej ciekawą rozgrywkę i kilka wariantów odniesienia zwycięstwa, bo oprócz tego, że zbieramy punkty, to zbieramy korony i zbieramy też zestawy kart. Ale po moich partiach w Splendor pojedynek odniosłem wrażenie przekombinowania. Ja się bardzo dobrze bawię w zwykły Splendor na dwie osoby i on mi tak fajnie klika, a tutaj miałem wrażenie, że za dużo. Okej, to mi Splendor pojedynek zrobił to, co powinien zrobić Splendor, czyli wymusza na mnie więcej myślenia. No, Splendor jest dla mnie bardziej automatyczny. Jest cookie clickerem. Jest automatyczny, natomiast Splendor pojedynek uważam, że to jest krok do przodu, podobnie jak 7 cudów duel jest krokiem do przodu, jeżeli chodzi o 7 cudów. Nie będę go jakoś specjalnie bronił, że musi być na pierwszym miejscu. Natomiast jeżeli komuś za mało Splendora, bo jest za prosty, to Splendor pojedynek już mu chyba da to, czego on szukał w Splendorze. Potem mamy na skrzydłach w takiej Azji. Ja nie grałem jeszcze, natomiast słyszałem, że jest mega dobra. Ja też nie grałem, ale wydaje mi się, że jakby na tej liście był dodatek do Ark Nowej, to też by zajął miejsce w pierwszej trójce. Nie wiem, ale słyszałem, że akurat dwuosobowa wersja na skrzydłach jest po prostu po prostu bardzo dobra. No, jak nie lubiłeś podstawki z jakiegoś powodu, to podobnie jak ze Splendorem, jest to krok do przodu i jest to dużo ciekawsza gra. Radlands, o którym niedawno mówiliśmy, obaj jesteśmy bardzo fanami, dużymi fanami i będziemy bronić i bardzo pochlebnie będziemy się opowiadać i zachęcać do wybrania tej gry. Potem mamy War Chest, którego ty jesteś większym fanem niż ja. To Radlands i War Chest to były moje pierwsze dwa głosy w tej kategorii. I War Chest, czyli deck building o szachy, o ja bardzo. Szachoboksem, no. Mówiliście o tym, robiliście recenzję z Inkiem, z tego co pamiętam, tak? Tak, z Inkiem, więc możecie się wrócić do Worcesta, o czym tam rozmawialiście. Ja doceniam, ja nie lubię tej części szacho, wolę tą drugą. Twisted Fables, Chacha Games, piąte miejsce, grałeś? Grałem raz, nie porwało mnie.
Ja muszę powiedzieć, że też nie miałem, jak zagrałem dwa razy z Michelem i też nie miałem tak, że to jest jakiś, myślałem, że to jest bardziej innowacyjne. Nie miałem tam poczucia innowacji. To chodzenie po tym, powiedzmy, przed tył, jest ciekawe. Natomiast... Ale nie grałeś w tę grę starą od Level 99. O matko, jak ona się nazywała? Battlecon. Bo to jest pierwsza gra, którą kojarzę, że próbowała przenieść bijatykę. Znaczy ja grałem w Rainer Agnicy taką grę, w której też trzeba było chodzić przód z tył, nie? Tam się przesuwało. Graliśmy razem też na podstawie tego zrobiono tą dwuosobówkę, którą Yellow wydało Royal Palace. A tak. To też jest podobny tam przeciąganie liny, nazwijmy, w klimacie. Nie, Twisted Fables nie urwało. Jest to porządna gra z jakimś tam pomysłem na te figurki, na te grafiki. Ale jakoś niekoniecznie. Potem jest Unmatched, Brak i Mgła. Wersja gry Unmatched też nie wiem, czy mnie porywają. Wydaje mi się, że to jest ta gra, do której mam reakcję anafilaktyczną. Nie podoba mi się w ogóle. Grałem w tę podstawową pierwszą. W podstawową pierwszą, ta, w której jest Sinbad, Meduza i tak dalej. I o ile są tam pomysły, które doceniam, to odniosłem wrażenie, że znaczy, fajne, że postacie się od siebie różnią, ale odniosłem wrażenie, że każda postać, talia każdej postaci jest zaprojektowana w taki sposób, że robi... Każda postać to jest one trick pony. Robi sobie jedną rzecz i tę rzecz ma w partii zrobić, a najbardziej kluczową kartą w talii jest ta karta, która kontruje kartę zagraną przez przeciwnika. I nie bawiłem się niestety. No ja... Ale zaletą tej gry jest znowu przystępność, bo to, że mnie nie bawi, to... Nie wiem. Ja zagrałem bez większych emocji na plus, na minus. Po prostu zagrałem. No to nie jest gra dla mnie, ewidentnie. Eksplodujący kortki i wersja dla dwóch graczy. Nie graliśmy. Zwierzęcy front. Graliśmy, mówiliśmy. Ty chwalisz bardzo... Tak, i to był mój trzeci głos w tej kategorii. Tak? Tak. Syndykat zbrodni, Paolo Mori. Syndykat zbrodni to byłby mój... Blitzkrieg. Blitzkrieg, wojna w 20 minut, tutaj wojna gangów w 20 minut i to byłby mój czwarty głos, gdybym mógł go oddać. Nie grałem w polską wersję, za to grałem w angielską, bo tam próbowałem to podpisać. Jak okazało się, że wyszło. To jest bardzo dobra dwuosobówka, no po prostu, nie? Paolo Mori umie w dwuosobówki, zresztą Paśniowa Gospoda jest tego dobrym przykładem. I Elon, nie wiem, czy to jest gra dwuosobowa, bo to jest ten koop. Tak, że jeden gracz gra postacią, która chodzi po planszy, a trzech pozostałych graczy gra overlordami, którzy widzą całą planszę. Ciężko stwierdzić, no ale powiem tak, mi tutaj też ciężko, to nie ma w tej dziesiątce złych gier. W tej dziesiątce są wszystkie trzy gry, na które głosowałem, więc jestem ukontentowany. Nie ma złych gier, więc to jest bardzo dobra kategoria, warto spojrzeć na wszystkie z nich. Najlepsze rozszerzenie. Najlepsze rozszerzenie i pierwsze miejsce zajęła Zaginiona Wyspa Arnak, Przywódcy Ekspedycji. Kiedy, Windziarzów, to zagramy? Bo idea tego rozszerzenia mi się podoba bardzo, ale nie grałem jeszcze. A wiem o tym rozszerzeniu prawie wszystko i to rozszerzenie robi dokładnie to, czego mi brakowało w podstawce. Trzeba tam gdzieś pojechać i przywieźć to. Duna Imperium Potęga X. To był mój pierwszy głos, czyli tak... Czyli to jest ten dodatek do Duny, który zakrywa nakładką taki fragment planszy, którego prawie nie używaliśmy i wstawia w jego miejsce inny fragment planszy, którego teraz używamy dużo bardzo i sprawia, że zmienia się ekonomia zarządzania przyprawą, bo nagle możemy ją wydawać na inne ciekawe rzeczy. Możemy kupować sobie specjalne zdolności, które sprawiają, że gracze różnią się już nie tylko talią, ale też zdolnościami, które leżą przed nimi na stole. Wszystko w tym dodatku mi się podoba i... Ja nie wiem, ale na pewno wprowadza bardzo duży powiew świeżości do Diony. Bardzo duży powiew świeżości. I podobało mi się to tam, jak to się nazywa po polsku, bo ja nie wiem, jak w angielsku mówię, ten samolocik taki co lata. Wahadłowce. To zrobiło... No, to jest dodatek, który naprawdę robi dobrze Dune. Na skrzydłach takiej Azji jeszcze nie graliśmy, więc chyba się nie powiemy. Łąka z biegiem strumienia, ty nie grałeś. Nie grałem. Ja powiem szczerze, że tak jak wcześniej mówiłem, jest to dodatek, który bardzo dużo wprowadza rzeczy do łąki, które w moim poczuciu ulepszają tę grę na zasadzie, dają jej jakieś drugie dno, drugie ciekawe dno.
Star Wars Zewnętrzny Rubieże, niedokończone sprawy. To jest taki dodatek, o którym mówiliśmy już w momencie recenzowania gry podstawowej, że w tym pudełku brakuje tego dodatku, a jeszcze nie był zapowiedziany i nie wiedzieliśmy, że wyjdzie, ale wiedzieliśmy, że wyjdzie, bo w grze, bo są, w grze są numerowane elementy i pomiędzy niektórymi numerami były zostawione wywołalne miejsca na karty z dodatku, więc spodziewaliśmy się, że pewnie coś jest w planie. Tak, no Zewnętrzny Rubieże bardzo lubimy. Więc super. Więcej dobrego to dobrze. No. Ale to nie zmieściło się w mojej trójce głosów. Lord of the Rings. Podróże przez Śródziemie, Zarzewie Wojny. Jakbym lubił tę grę w jakikolwiek sposób i nie sprawiałaby, że przy niej zasypiam, to pewnie bym głosował, ale nie głosowałem, bo podoba mi się zarządzanie talią we Władcy Pierścieni i to, że mogę wyciągać z talii karty, żeby używać ich specjalnych zdolności. Ale to jest jedyna rzecz. Jest taka gra, która lubi dodatki i po prostu będzie lubić dodatki. Tak. No i to jest takie typowe rozszerzanie uniwersum po to, żeby osoby, które już przeszły jakieś tam elementy, mogły dostać nowe doświadczenia. Potem mamy Eons End, Pogrzebane Sekrety. Ja nie grałem jeszcze w Pogrzebane Sekrety. To jest ten dodatek, który nie dodaje żadnych nowych Nemezisów. Chyba tak, nie mam pojęcia. Tak. No. To właśnie dlatego nie był na moim radarze, bo co to jest, no, to jest Małe Epickie Podziemia Opowieści? To jest dodatek do Małych Epickich Podziemi, w którym jest więcej postaci. Więcej. On wyszedł prawie równo z podstawką, ale ja nie mam jeszcze na tyle ogranej podstawki, żeby bawić się w dodatek. Ale więcej postaci. Draftozaur, dwa dodatki i Hero Realms. Nie wiem, wydaje mi się, że ta topka tutaj tych trzech, czy tam pięciu, załatwia dosyć mocno sprawę dodatków, nie? Ale w całej tej dziesiątce znalazł się tylko jeden mój głos, czyli Dune Imperium Potęga X, bo moje pozostałe dwa głosy były po taniości i okropnie nudne i były to dodatki do Dominiona, które po raz pierwszy zostały wydane po polsku. Czyli one już były w tej... Więc... No, poczekaj, nie były. One powinny być. Nie, one były. One były kiedyś jeszcze i... Ale nie, chodzi mi, czy one były w tej edycji Grand Prix, bo one były. Były, na nie głosowałem. Okay. Ale teraz mi flashback mam, że mogły być wydane wcześniej, ale głowy nie dam. No mniejsza. Tak czy siak, pozostałe moje dwa głosy w tej kategorii oddałem na moje ulubione dodatki do Dominiona, czyli Przystań, która dodaje bardzo dużo... Przystań była wydana przez Games Factory Publishing. Mam nas na i Złoty Wiek, który jest moim drugim ulubionym dodatkiem. Też mam. Tak. Teraz Nocturium wydali, to tego nie było. Nocturn, czyli coś tam w nocy. Zmierzch nocy chyba. Nie wiem, dobra, nieważne. I co? Dochodzimy do najlepszego gry planszowej roku i mamy tutaj... Ark Nova, która jest nieunikniona jak Thanos. Ark Nova. 2. Nemesis Lockdown. 3. Ankh. I trójeczka to jest dla mnie tak miłe zaskoczenie, bo ja żyłem w swojej głowie ze świadomością, że ludzie tego nie lubią, że jestem jedynym i największym orędownikiem tej gry być może w Polsce, a okazuje się, że ludzie ją lubią. A wczoraj jakiś ktoś zarzucił pytanie na jakieś takie... A, bo tutaj wchodzi goleś i wygrywa grę. I tam, od razu napisał taki w tym poście, że ja wiem, że nie powinniśmy tego dopuścić, ale jest to możliwe, coś tam. I ludzie go tam jedzą, że w komentarzach, że to jak mi do tego dopuściliście, coś tam, wiesz, to no, takie śmieszne. Potem mamy Terraformację Marsa, Ekspedycja Ares, wiesz, tą ziemię pala Amerykanie, Black Rose Wars, Dobry Rok, Małe Epickie Podziemia, Brzdęk, Legacy Acquisition Incorporated, Splendor, Pojedynek. To była ta dziesiątka. Ja powiem szczerze, że o ile Ark Nową nie jestem w ogóle zaskoczony, na zasadzie byłem przekonany, że w trójce będzie, natomiast no, ja też bardzo lubię tę grę, uważam, że to jest po prostu z wieloma problemami, o których mówiliśmy w recenzji, jednak jest to bardzo dobry tytuł. To ja jestem bardzo zadowolony i bardzo zaskoczony i pozytywnie tym, że jest tu Black Rose Wars, które kurde, jak ktoś nie grał, to powinien zagrać. Mm. To był jeden z większych szoków dla mnie, jeżeli chodzi o tego typu gry. Nie spodziewałem się, myślałem, że to taka, wiesz, wydmuszka, jakaś włoska firma robi jakieś figurki, jakąś nasraną kolorową planszę, 5000 deków, tam nic nie będzie śmigać i tak dalej. Kurczę, Black Rose Wars bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba i cieszę się, że jest w tej dziesiątce. Żałuję, że nie jest trochę wyżej, bo uważam, że z tej dziesiątki mogły być wyżej. No i Brzdęk bym pewnie ustawił trochę wyżej, bo to
no ta gra, mówię, zasługuje, a mam wrażenie, że nie dostała tyle miłości, ile powinna od ludzi. Mnie w tej kategorii głosy oddawało się bardzo dobrze, bo gry były ułożone w kolejności alfabetycznej, więc kliknąłem Ankh-Arnova, a później szukałem tej trzeciej i na trzecią grą stanęło Na małych epickich podziemiach. No, ty jesteś jakimś też fanbojem tego. 7 razy już o tym powiedział, więc będziemy musieli nakręcić, nagrać jakąś recenzję. Co jest całkiem zabawne, bo za każdym razem, jak próbuję przynieść małe epickie podziemia i zagrać. Nie tutaj, ma czasu! To albo nie ma czasu, albo gramy i jest to tak zła partia, że muszę świecić oczami. Trochę prawda. Zagraćmy jakąś taką partię. Ja tak widzę rozpromienionego ciuńka i patrzę na moich kolegów i mamy nierozpromienionych kolegów. I trochę tak, wiecie, jak ktoś puści film, który mu się bardzo podoba, a nikt nie ma takiego... Spokojnie, zaraz się rozkręci. Nikt nie ma takiego... Patrzymy na kolesia, który płynie łódką. Śmierć w Wenecji. Dobrze. Fajny ten plebiscyt jest. Nie wiem, czy on jest miarodajny, czy nie. Natomiast ja zawsze jestem zaskoczony tymi... Znaczy zaskoczony. Miło zaskoczony. To nie jest tak, że ja też negatywnie na to patrzę, ale ja jestem uradowany patrzeniem na wyniki. Cieszy mnie to, że te wyniki na pewno się różnią. To mi bardzo zawsze mnie to lubię, że one różnią się od wyboru planszowej gry roku. Mm-hmm. Że to, co często staram się podkreślać, że tak zwani specjaliści, którzy oceniają gry w jakiś tam sposób mechaniczny, bardzo często nie patrzą na taki, na ten drugi aspekt, pragmatyczny fanu, tego, że głupia losowa gra może dawać ludziom mega dużą radość i może to nie jest najlepsza gra na świecie i może ona nie ma jakichś finezyjnych i wyszukanych mechanik, ale ludziom się ona bardzo podoba. No i ja, jak na początku powiedziałem, no bardzo gratuluję wszystkim zwycięzcom. Cieszymy się też, że jesteśmy w gronie tych nagrodzonych. Kurczę, no głosujcie na te rzeczy, tam Krzysiek załatwia milion gier do rozdania jeszcze, to też można przy okazji wygrać jakąś grę, która jest tutaj nominowana. No fajnie, mi trochę tutaj brakuje takiego, wiesz, takich... jedynej rzeczy chyba, której mi brakuje w tym planszowym Grand Prix, to taki... jak to nazwać? Czasami mam wrażenie, że kilka gier się nie przebija do... Mimo, że są dobre, od mniejszych wydawnictw, które są może mniej promowane, bo to tego mi trochę brakuje, że fajnie było, żeby właśnie takie plebiscyty też promowały takie mniej, bardziej niszowe, ale bardzo dobre na jakieś takim gry, nie? No ale to promowanie niszowych gier to raczej... No nie do tego jest. Nie w tym plebiscycie. Nie w tym plebiscycie. No dobrze, czy coś jeszcze chcesz dodać? Nie, ja po prostu jestem ukontentowany i tym nagraniem, i naszym wynikiem w Grand Prix, więc możemy jeszcze raz podziękować. I pożegnać się. Tak jest, żegnamy się, piszcie komentarze, co was zaskoczyło, co nie zaskoczyło. Jeszcze tylko tak, powiedzieliśmy na początku, że nie omawiamy wszystkich kategorii niegrowych, bo nie mielibyśmy wiele do powiedzenia w części kategorii, a w innych kategoriach byłoby trochę krępujące mówić nam. Na pewno o podcastach było nam ciężko, natomiast tak jeszcze tylko powiem, szanujemy wszystkich twórców, każda osoba, która jakby rozwija nasze hobby, to jest super osoba i nie ma co tutaj gadać. My wiemy, że dla wielu nudzimy, dla innych jesteśmy mega zabawni. Każdy znajdzie na tym swoim, na naszym poletku kogoś, kogo warto czytać, słuchać, oglądać. Dlatego czytajcie, słuchajcie, oglądajcie, grajcie w te gry, które są tutaj wybrane i nie tylko. I to tyle od nas. Mówili dla was Ciuniek, Windziarz. Dzięki i do usłyszenia.